Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Współczesna młodzież wpatrzona w telefon czy komputer, bez zainteresowań, znudzona wszystkim. Nic podobnego. Krzywdzący stereotyp, który młodzież z zespołu placówek oświatowych w Rudniku tak znakomicie obaliła. Cześć Emilka. Cześć Emilka. Emilka. Emilka, co się stało? Emilka. Odej! O co ci chodzi? Emilka. Jeszcze się pytasz? Musimy się chować po kątach, żeby zamienić parę słów. Ciągle tylko udawać, wiesz? Mam już dość tego. Słuchaj, dobrze wiesz, jaki jest twój ojciec. Gdyby się o nas dowiedział, to zamknąłby cię w pokoju, odciął od internetu, zabrał ci telefon. Nie mielibyśmy żadnego kontaktu. Tego chcesz? Młodzi zaangażowani, odkrywający nową pasję uczniowie najstarszych klas gimnazjum, którym nauczycielka Małgorzata Koźlak pokazała, że aktorstwo to wspaniały sposób na spędzanie czasu wolnego. Może zacznę od tego, że takie próby teatralne bardzo często odbywają się u mnie na lekcji, na lekcjach języka polskiego. Natomiast rzeczywiście w zeszłym roku grupa wtedy uczniów klasy drugiej gimnazjum wpadła na pomysł współpracy. Przyjęłam to z ochotą i zaczęły się pierwsze próby. Oczywiście one były dosyć trudne, bo uczniowie mieli różne, że tak powiem, problemy, różne trudności, z którymi musieli podołać. I przyniosłam pewnego razu tekst Igraszki z diabłem. Ten tekst nie za bardzo się chyba podobał. Natomiast później w trakcie pracy na lekcji okazało się, że takim dobrym tekstem jest Skąpiec. Oczywiście to była sztuka Moliera, która posłużyła nam tylko do takiej wręcz naszej inicjatywy, bo tak naprawdę to jedna z uczennic napisała scenariusz i to chwyciło. Halo, cześć! Co jest z tobą? Cześć. Co ci się stało? Muszę się komuś wygadać. A tylko ty mi się wydajesz w tym domu, że tak powiem, w miarę normalna. Aha, mam to za komplement. Uznaj to za co tylko chcesz, ale posłuchaj, znasz tę, no, Monikę? Nie unoś się na schorowanego ojca! Jesteś... Jesteś niepoczciwa! Staram ci się ułożyć życie! Wiesz co? Kicham na taką pomoc! Nie jestem nieporadna i sama sobie męża wybiorę! Znając twój gust, pewno wyjdziesz za jakiegoś bezrobotnego lalusia! Może za takiego wyjdę, ale sama wybiorę, poza tym... Boże, ja jestem jeszcze młoda! Nie muszę od razu za nikogo wychodzić! Dla kogo młoda, dlatego młoda! O, patrz, Wojtek idzie. To jest mądry chłopak, jego spytaj ma stanie. Przepraszam, że przeszkadzam. Zaczęliśmy próby. Oczywiście najpierw były takie nieporadne. Powiem, że w trakcie pracy dużo pracowaliśmy nad charakterem, nad osobowością, bo tak wydaje mi się, że właśnie kółko teatralne służy temu, aby kształtować charakter młodego człowieka, aby rzeźbić ten charakter. I tak się nam udało. Każdy z nich podjął pewnego rodzaju wyzwanie, pewnego rodzaju walkę. I jedni walczyli ze swoją nieśmiałością, inni ze strachem, z jakimś lękiem, nie wiem, z obyciem na scenie. I to wszystko zaowocowało. Myślę, że w mojej ocenie fajną sztuką. Podobała się dorosłym, podobała się również dzieciom, dali temu wyraz, więc tym bardziej jestem dumna, że przyszło mi z takimi uczniami pracować. Kuba! O! Co się stało? Marsz do kuchni gotować. A jaka to okazja, że w tym domu będzie wreszcie ciepły posiłek? Nie twoja sprawa. Jesteś tu po to, aby sprzątać i gotować, a nie wtykać nos wszędzie, gdzie to możliwe. Tak, tak. Nie słyszę tego po raz pierwszy. Więc co podać? Jagoda Szlachetka z klasy trzeciej B napisała scenariusz jednoaktowego spektaklu pod tytułem Skąpiec w nowej odsłonie, w którym zagrała grupa 11 osób. Jagoda, mówi się, że ta teraźniejsza młodzież to tylko telefony, komputer i tak dalej. Pokazaliście, że jest inna droga. I opowiedz o tym scenariuszu. Czym się zainspirowałaś i w jaki sposób to zrobi się tak, że jest genialnie? No, zainspirowałam się właśnie
dwa lata temu, półtorej roku temu, kiedy pani zaproponowała, żeby coś takiego napisać, to od razu siadłam i zajęło tak naprawdę mi to tydzień, ponieważ kiedy wracałam ze szkoły, to siedziałam do wieczora i starałam się jak najlepiej to napisać i właśnie inspirowałam się oryginalną książką, czyli Skąpcem. A pisząc scenariusz, już widziałaś osoby, które jak mają to zagrać? No bo to też taka rola, żeby wybrać właściwe osoby do właściwych ról. Tak, już sobie to starałam jak najbardziej wyobrazić i właśnie wysłałam do poszczególnych osób i kontaktowałam się z niektórymi, o co o tym myślą i czy będą w stanie zagrać właśnie taką rolę. Cisza! Cisza! Co pan zrobił? Ja? Nic! Powiedziałem dzieciom o moim ślubie z Moniką, a ten wyrodny i zazdrosny syn chce mi wmówić, że ją kocha! Tak, tak. Ojciec mówi, że żałuje. O! Żałuje i przeprasza za wszystko. No może jeszcze jestem w stanie mówić. Mhm. Syn odczekuje to, co powiedział. A powiedz, jakie emocje towarzyszą premierze, czyli temu pierwszemu występowi właśnie aktorów, których sobie wymyśliłaś wcześniej? Powiem szczerze, że byliśmy bardzo zestresowani, ale myślę, że właśnie dzięki temu, że już wcześniej ćwiczyliśmy i jak najbardziej każdy był w swojej roli, to dzięki temu mogliśmy to jak najlepiej zagrać. Gdzie dać pieniądze? A, no oczywiście. Bo o co by innego w tym domu chodziło, jak nie o pieniądze? Proszę państwa, proszę o spokój. W takim hałasie nie zdołamy niczego spisać. Jeszcze raz, oskarża pan tego pana o kradzież sakiewki z pieniędzmi. Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, że na terenie naszego zespołu funkcjonuje koło teatralne, które w ciekawy i nietuzinkowy sposób umożliwia zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego naszych uczniów. Spektakl teatralny pod tytułem Skąpiec w nowej odsłonie został bardzo pozytywnie odebrany przez dotychczasową widownię, włodarzy gminy Sułkowice, przedstawicieli rady rodziców, zaproszonych gości, a co równie ważne przez młodzież uczęszczającą do naszego zespołu. Chcesz je odzyskać? Podróbni być dzwoni. Róbcie sobie co chcecie, tylko oddaj moje pieniążki, oddaj. Czy jest możliwość na to, żeby robić kolejne sztuki tak dobre jak ta właśnie? Znaczy ja powiem, że pytanie jest otwarte i wyzwanie przed nami także ja podjęłam, bo nie ukrywam, że ci młodzi ludzie, którym no czasem trudno jest pogodzić, nie wiem, ten świat inny, wirtualny, ze światem literatury, ze światem sztuki. I trzeba było czasem dokonać takiego przewartościowania i im się to udało zrobić, dlatego tym bardziej to jest dla mnie cenne. Natomiast rzeczywiście wracając do pytania, oni chyba złapali tą przynętę, bo w pewnym momencie podeszli do mnie, czy będziemy w stanie zrobić jeszcze drugi akt. Więc ja odpowiedziałam, jestem otwarta, to wy musicie w tym momencie dużo, dużo pracować i wiem, że drugi akt się pisze, więc moja duma jest jeszcze większa.